Zgadzam, które poczynił. Jeżeli chodzi o pana ministra Kowalczyka, ja się zgadzam. On jest ofiarą. Ale wie pan, kto jest winny? Ktoś inny, ktoś, kto to powiedział. Wie pan, kto powiedział te słowa? Chłopi są pazerni. Daje im się przed wyborami parę złotych i na nas zagłosują. Kto no to powiedział? ktoś z polityków opozycji z pewnością. Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński powiedział te słowa. Ja nie słyszałem. Ja to zacytuję. Powiedział te słowa, wypowiedział ten cytat i opowiedział o nim kolega pan Ardanowski, który powiedział, cytuję, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Ale zasłyszany w tym studiu, w Polsacie. Bardzo przepraszam. Ale to zawsze się powinien pan wytłumaczyć. Nie, ja się za te słowa nie będę tłumaczył, bo to, co pan w tej chwili czyni, to jest manipulacja. Nie, te słowa nie bolą, bo ja wiem o tym, że premier Jarosław Kaczyński w wielu dobrych słowach i z szacunkiem do ciężkiej pracy rolniczej się odnosi. Nie, ja nie będę pytał Ardanowskiego. No, to, co pan czyni, to jest jedna zwykła manipulacja. Nie. I tyle. Premier Jarosław Kaczyński zawsze o polskiej wsi, o tym, cytat że... Wiem, że jest nie do obrony. Cytat nie jest panowie, jeśli mogę zadać pytanie, to będę wdzięczny. Ja mam nagranie z tego programu. Przekażę Proszę go puścić. Proszę bardzo. Proszę sobie posłuchać, bo zarzucał mi pan manipulację. To miał pan usłyszeć z ust najważniejszego polityka, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, ale... No ale gdzie tu jest Jarosław Kaczyński? No ale to pan pokazuje. Mówi pan Jan Krzysztof Ardanowski, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. No to przepraszam bardzo. To słowa Ardanowskiego są tak wiarygodne, jak i pańskie słowa. No miał pan puścić słowa Jarosława Kaczyńskiego. Nie, bo cytat był zasłyszany, to powiedzieliśmy. Czy pan Ardanowski, były minister rolnictwa, jest niewiarygodny? Kłamie? Chłopi są pazerni, daje się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To miał pan usłyszeć z ust najważniejszego polityka PiSu. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, ale to jest takie myślenie pogardliwe, wielkomiejskie, inteligenckie. Również niestety komunistyczne, bo to komuniści chłopów w ten sposób również oceniali, że to jest taka grupa, którą można bardzo łatwo przekupić. Ale tak też myśli Jarosław Kaczyński? Nie wiem, to jest człowiek z miasta, który wsi nie zna. Dlatego też z pewnym smutkiem patrzę na to, że w sprawach dla tej wsi najbardziej istotnych nie było, ta piątka dla zwierząt, tak jak mówię, wykopała przepaść, nie było konsultacji z rolnikami przede wszystkim, z Ministerstwem Rolnictwa ówczesnym, więc jeżeli ci wszyscy jego najbliżsi, którzy mu to doradzali, wprowadzili go w błąd, no to też trzeba otwarcie powiedzieć, to był błąd. Krótko. Chłopi są pazerni, daje się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To miał pan usłyszeć z ust najważniejszego polityka PiSu. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. A minister rolnictwa jutro kurwa do dymisji się podaje. Za późno. Chyba się nie poda. Za późno parę lat. Złodziej i oszust. Kaczor rządzi. Panowie tego. Kurwa, żeby ta kula się złamała, to bym się wypierdolił wreszcie. Banda. KGB. Mówią, że kurwa Białoruś to jest. Białoruś, to mamy w Polsce Białoruś. No. Gdzie my Białorusi szukamy? Panowie. Bo my próbujemy swoje życie dalsze obronić. Prawo do demonstracji. Pasać poborów, no. Bo stąd nam biorą. Stary dom. Nie myśleli, to kurwa z piątkami się stygnęli. W internecie będą widzieli, będzie na kogo. Panu nadgodziny zapłacą. Wspierać. Ja bo pan sobie bierze w urlopie. Tak do końca. No to jak nie nadgodziny, to w urlopie. My ostatnio jak waliliśmy cały miesiąc, to też nadgodzin mieliśmy i nam nie wypłacili więcej. No to was też chuja robię. Polskie rządy. Polska ginie, pan rozumie, co to znaczy? Polska ginie. Ale ich to nie interesuje.
zaklejone po zęby jak na antykorupcji. Tak. Zawieźli ich do domu ładnie. Tu pole to wiesz, nie temat. Ale on nikt nie słucha, nie jebać go na wszystkie strony. Mogę zapierdalać i nic nie mówić. Daj się nie odzywać. Kolejny z białej paczy zobacz. Będzie opony sprawdzał. Tak. No bo ty za coś trzeba się dojebać, nie? Co ma daty? Białe czapce. Tak stoi, to co się będzie nudził, nie? Prawo demokracji. Nie wyciekał, ale... Bandytów złapali, nie? Chłopi są pazerni, daje się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To miał pan usłyszeć z ust najważniejszego polityka PiSu. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego.